Dzień dobry, witam Was serdecznie w tagu, do którego zaprosiła mnie Kosmetyczna TV. Słonko, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie, ślę dużo, dużo buziaków. Kochani, przechodzimy do tagu i tak jest to mój pierwszy raz. Sprawdzam sobie tutaj pytania, więc pozwólcie, że będę zerkać. I przechodzimy. Pytanie numer jeden. Czy rozmawiasz jeszcze ze swoją pierwszą miłością? Nie, nie mam kontaktu z tą osobą. To było bardzo, bardzo dawno temu. 100 lat. Albo i dłużej. Pytanie numer dwa. Jaki był twój pierwszy napój alkoholowy? Na pewno było to piwo. Myślę, że większość z nas jako pierwszy napój alkoholowy sięgało właśnie po piwo. Pytanie numer 3. Jaka była twoja pierwsza praca? O, pierwsza praca to była moja mycie szyb aut samochodowych. Tak, to była moja pierwsza praca. Byłam nastolatką, byłam bardzo młodziutka. Nie wiem, czy miałam wtedy może 12 lat. Kiedy ustawialiśmy się z dziewczynami, z chłopakami z osiedla pod dużym supermarketem i tam myliśmy szyby ludziom. Tak, właśnie to była moja pierwsza praca. Ja się żadnej pracy nie boję i wykonywałam przeróżniejsze zawody. Pytanie numer 4. Jaka była pierwsza osoba, która do ciebie dziś napisała? Ojej, napisała, jeżeli chodzi o SMS-y, to nikt do mnie nie napisał SMS-a. Jeżeli chodzi o YouTube, to chyba wydaje mi się, że to była Ania. I tak mi się wydaje, że to była Ania, ale przepraszam, no naprawdę nie pamiętam. Jaka była pierwsza osoba, o której dziś pomyślałaś? Pomyślałam o Miśku, zawsze o nim myślę, jak wstaję i go nie ma przy moim boku. Gdzie po raz pierwszy leciałaś samolotem? Do UK. Leciałam pierwszy raz samolotem właśnie do Londynu i było to 10 lat temu. Gdzie po raz pierwszy leciałaś? Aha, przepraszam, pytanie numer 7. Gdzie po raz pierwszy zostałaś na noc? U swojej przyjaciółki Kasi. Oj, to były szalone noce tam. Dużo rzeczy fantastycznych robiliśmy. Pamiętam, że smażyliśmy frytki, robiliśmy sobie rosołki. O, cuda niewidy, to były wspaniałe czasy, do których sięgam pamięcią bardzo często i jest co wspominać. Tak, także u Kasi pierwszy raz nocowałam. Kto był pierwszą osobą, z którą dziś rozmawiałaś? Misiek. Z Miśkiem zawsze rozmawiam, on sprawdza, czy wstałam do dzieci, dzwoni do mnie, budzi mnie, jakbym zaspała, także zawsze jest to on. Co było pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłaś? Obudziłam synka do szkoły albo włączyłam laptop. Chyba pierwszą rzeczą, pierw włączyłam laptopa, a później poszłam obudzić Raselka. Tak, to było tak, w tej kolejności. Dziesiąte pytanie. Jaki był pierwszy koncert, na którym byłaś? Pierwszy koncert, na którym byłam, to chyba było... Kurde, i teraz nie pamiętam, czy to był Leroy. Albo ich troje. Ale chyba ich troje było. Albo Leroy. Przepraszam, ale nie pamiętam. To było tak dawno temu. Chyba z 20 lat, jakbym jakoś tak, naprawdę. Także nie pamiętam. Albo to był Leroy, albo to było ich troje, ale ich troje chyba było dużo później, więc to raczej był Leroy. No nie przypomnę sobie, przepraszam. Pierwsza złamana kość. Noga. Noga. Ja strasznie byłam chłopaciarą i miałam połamane dużo rzeczy. W sumie to nie było złamanie, to było nadwyrężenie. Prawdziwego złamania to nie miałam nigdy. Zawsze miałam nadwyrężenia, ucięte ścięgna albo
zwichnięcia albo coś takiego, ale takiego złamania prawdziwego nie miałam. Nie, nie miałam. To były tylko zwichnięcia takie poważne, ale nie złamania. Także miałam dużo razy w gipsie, ale to nie były złamania. Pierwszy piercing. Kolczyki. Uszy były przekuwane, później były inne eksperymenty, ale pierwszym piercingiem było właśnie przekucie uszu. 13 pytanie. Pierwsze państwo za granicą, do którego pojechałaś? Były to Niemcy, z tego względu, że mam w Niemczech bardzo dużą rodzinę i pierwszy raz, jak pojechałam, to właśnie było to, że byłam w Niemczech. Pierwszy film, który pamiętasz? Wow. Pierwszy film, który pamiętam? Nie wiem, chyba Akademia Pana Kleksa przychodzi mi teraz na myśl, że to jako pierwszy film był taki, który mnie zafascynował jako dziecko i myślę, że to był ten pierwszy film. I jeszcze ostatnie dwa pytania. 15. Pierwsza uwaga w dzienniczku. Na pewno za gadanie albo pyskowanie. Oj, tak. Za gadanie pierwsza uwaga była. I pierwszy współlokator. I to też była moja przyjaciółka, bo jakiś czas mieszkałyśmy razem właśnie na wynajętym mieszkaniu, także była to moja przyjaciółka Kasia. Dziękuję, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Był to bardzo szybki tak. Dziękuję Ci jeszcze Kosmetyczna TV. Jeszcze raz chętnych zapraszam do nagrania tego filmiku z tego względu, że ja zawsze jestem ostatnia i na pewno już wszyscy nagrali. Dziękuję ślicznie za uwagę. To, że parę dni będę w tym samym makijażu i w tym samym ubraniu świadczy tylko o tym, że dzisiaj mam dzień nagrywek. Do zobaczenia. Ściskam Was. Przyjemnego dnia, weekendu, nocy. Pamiętajcie o kciukach, jeżeli macie na to ochotę. Subskrypcjach, polecanie mojego kanału. Do zobaczenia. Pa!